Zamykamy pewną dekadę, właściwie wiemy którą, więc chciałbym jednym pytaniem cofnąć się do poprzedniej dekady i jednym do tej, która nas czeka, pójść do przodu tym pytaniem. Zacznę od tego z przeszłości. O Eurowizję zapytam, ponieważ pani też powiedziała w jednym wywiadzie, że to było nie najlepszy występ, ta dziewczyna miała potencjał, ale on jeszcze nie był taki gotowy, że tak powiem, nie była pani gotowa w tamtym momencie. Ale ja też zasłyszałem, że są pewne miłe wspomnienia z tym konkursem, na przykład ponieważ pani nie była tam sama, była tam pani w towarzystwie między innymi sióstr. Tak. Że tam się wszyscy oglądali za paniami. Że, czy pani odczuwała wtedy takie, takie właśnie jakieś duże zainteresowanie waszą trójką, jeżeli dobrze policzyłem? Już tak nie pamiętam, już byłam tak przejęta chyba tym występem i tak sfokusowana na muzykę i w ogóle na śpiewanie, że jak gdyby kompletnie to było dla mnie jakaś abstrakcja. Ja dopiero później zaczęłam zwracać uwagę na to, że mogę być osobą, która jest atrakcyjna dla innych ludzi. Bo nigdy nie było priorytetem dla mnie bycie atrakcyjnym powierzchownie, tylko bycie utalentowanym. I zawsze też jako dziecko jakoś nie byłam wybitnie ładną dziewczynką. Po prostu byłam bardziej utalentowana niż ładna. Wiem, że czas nas goni, ale muszę jeszcze zadać to pytanie właśnie o przyszłość. Kiedy ktoś na przykład wspomina przy pani, ach, może byś pojechała drugi raz na tę Eurowizję, to pani się w środku śmieje? Czy był taki moment, albo jest, żeby pani w ogóle poważnie pomyślała o tym konkursie, który nabiera coraz większej rangi w mojej prywatnej opinii? Bo to już chyba nie jest taki festyn, tylko wydaje mi się, że tam można znaleźć fajną piosenkę. To jest kawał dobrego festiwalu, popowego festiwalu, w którym można znaleźć naprawdę piękne piosenki. Wygrywają go różni artyści i jest zrobiony z wielkim rozmachem. Jest to wspaniała produkcja telewizyjna. Dla pani, czy nie? Ja już tam byłam, ja już to wszystko przeżyłam. Ja jestem bardziej artystą, muzykiem, który mówi swoim własnym głosem, a tam trzeba walczyć o to, żeby się podobać. To prawda, chociaż czasami wygrywają piosenki takie właśnie, nie chcę ich nazwać alternatywnymi, ale o jakimś takim specyficznym nurcie. Tak, to prawda i to bardzo cieszy, bo kilka razy tak się wydarzyło, ale to na pewno nie jest czas takim, w ogóle jestem zajęta swoją muzyką, swoimi kompozycjami, swoim 25-leciem no pracy, właśnie. To jest dla mnie super ważne. Ruszam w trasę jesienią, teraz jestem w trasie Christmas Song, za chwilę będę w trasie muzyki filmowej, za chwilę w swojej własnej trasie 25-lecia, a jeszcze gram Marię Magdalenę, ostatnie koncerty Warszawa, Katowice i Trójka, czyli Radio Trójka. To powiedzmy, jakie niespodzianki czekają w tym kolejnym roku właśnie 25-lecie pracy. Przede wszystkim zapraszam Państwa na swoje 25-lecie pracy, bo to jest, zaczyna się w 2020 roku jesienią, czyli wielka trasa koncertowa z moimi największymi przebojami przez wszystkie płyty, więc będzie i Alkima, i Cyganie, i moje największe przeboje. I naprawdę będzie się działo tam, to będzie wielkie, piękne show. A zanim to nastąpi, czyli zanim nastąpi 25-lecie mojej pracy, czyli jesień 2020 roku, zapraszam Państwa wszystkich na koncerty muzyki filmowej, które są naprawdę przepiękne. Bądźcie z nami. Serdecznie zapraszam na koncerty, ale też ja muszę od siebie zaprosić Państwa do kiosków po wyjątkową sesję i wywiad w najnowszym Viva Magazyn. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję również.